Cześć, witam wszystkich 27 stycznia w środę. Taki szybki filmik będzie na spontanie. No chodź tu, kocie. Przy okazji właśnie tutaj zaglądnięcie do garażu. Jak zimują kolokazje na sucho. Czyli spójrzcie, wykopywane tylko całe bryły korzeniowe z ziemią, w której rosły. Tak wrzuciłem tutaj do takiej wanienki dziecięcej. Ta została bardziej przymrożona, później została wykopana. Mróz ją ściął praktycznie. Ale spójrzcie, tutaj ciachnąłem i jest zdrowa w środku. Puszcza sok. Krwawi. Czyli żyje. A spójrzcie, co tu się dzieje. O. Koteł i pieseł. Kotek przybłęda. Wabi się Wejder. A piesek. Jak się piesek wabi? Jak go oni tam nazwali? Jerry. Ze schroniska. Zaczepia. Uratowany ze schroniska piesek. Jerry. Kunelek. Fajny. Także wracając do kolokazji, mamy tutaj taką też dosyć brzydką tą łodygę, że tak powiem. Obiorę kilka cholewek. Zobaczcie, trochę je pleśń brała, ale taką pleśnią ja bym się w ogóle nie przejmował, czy to na przykład ludzie piszą, czy na Maureli, czy na innych bananach zimowanych w chłodzie, na sucho. No pojawia się ta pleśń, ale tylko ta pleśń będzie się pojawiać na zewnętrznych cholewkach, które i tak umierają. Ta pleśń nie wnika w głąb banana i w żaden sposób mu no nie szkodzi, że tak powiem. Szkodzi tylko nadmierna wilgoć w podłożu, jak jest chłodno, no i wtedy gniją korzenie, no i cały banan. O, spójrzcie, ja to oderwałem. Tu już jest zielono. Tu kawałeczek spróbuję uciąć. Proszę, nowy listek, jak się patrzy, ze środka wyjdzie. Brawo. Tu kolejna. Troszkę gorzej. O, i też w środku żywe. Nawet niżej utnę. Żywe. Te, które zostały wykopane wcześniej, spójrzcie, bez podlewania wysuwają liście. Tu jest taka pojedyncza bulwa. Korzenie całkowicie suche. Tutaj następna kępa. Ja to dopiero będę rozdzielał na wiosnę. Albo myślę, w takiej kępie razem posadzę wszystko. A co? Tutaj też kolokazja. To była eskulenta. Tutaj mamy kolokazję bunlong. Spójrzcie, jak to rośnie. Też całkowicie było liście zmrożone, ścięte. To, co miało obumrzeć, obumarło, wypuszcza nowe liście. Tego akurat dorwały mszyce. Tutaj też spójrzcie. Na grubo. Na grubo tej mszycy. Ja tą mszycę po prostu wytrę, zgniotę na tym liściu i zrobię jej oprysk. Dopiero teraz tą mszycę zauważyłem. A tak poza tym to niczemu to nie szkodzi. Tak samo tutaj. O, widzicie, niby zgniło wszystko. O, a w środku nowy listek. Jakbym to teraz tylko wsadził do nowej ziemi, podlał, przeniósł do ciepłego, momentalnie by wszystko ruszyło ze wzrostem. Dobra, tu kolokazje. Tutaj mamy kanny. Kanny, jak to kanny? O tych to, słuchajcie, zapomniałem, ja je wykopałem i tak sobie stały na dworze. Przyszedł mróz. I tu część mi tych kłączy po prostu zamroziło. Co nie, Jerry? Gdzie ty wchodzisz? Ej. Tutaj kolega Piotr wysłał mi kannę, którą bardzo poszukiwałem. Napisał fajnie.
Mniejsza Polish Lady, czyli to będzie Mustifolia Grande, największa skan, a tu Polish Lady. Widzicie, na sucho, bez żadnego podłoża. Zdrowe, twarde, korzonki tylko zasuszone. Idealnie. Dalej, dalej, co my mamy, bo tu już część kan dałem do kiełkowania, żeby się rozwijały pomału. Tutaj we wiadrze mamy kannę Stuttgart. Wiadro bez odpływu. Kłącza zasypane z wierzchu ziemią. Spójrzcie, już tutaj wychodzą nowe kiełki. Od razu mówię, że nie sprzedaję, nie rozdaję tej kanny. Zaczynałem na wiosnę w ubiegłym roku od jednego mojego kłącza, bo kłącza mi pogniły od niewłaściwego przechowywania. Także muszę to sobie troszkę rozmnożyć. I tutaj mamy kanna generał Eisenhower. To samo. Ziemia, w której rosły. Ja tu widzicie, miałem kilka kępek takich. Kępę na kępę posadziłem, postawiłem. To pod spodem już zaczyna kiełkować, już wypuszcza nowe pędy. Po zwierzchu trochę przyschło. No patrzcie, no jakie to ciekawskie. Jerryś. No i tak sobie zimuje do tej pory. Niedługo będę to chyba sadził, żeby puszczało pomału korzonki. Przeniosę to do tej mojej palmiarni. I będzie się pomału rozwijało, już fajne ukorzenione posadzimy do gruntu. Także to by było na tyle. Jaka temperatura? A nie mam tu termometru, zabrałem. Temperatura tutaj jest około 15 stopni. I tak to wszystko wygląda. No to nic. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.